Pacjenci częściej piszą skargi niż listy z cennymi wskazówkami, mówi dyrekcja szpitala. Ja uważam, że to jest fajna sprawa, bo nie była to skarga, a raczej takie jakby podpowiedzi, co należałoby zrobić, żeby to jeszcze usprawnić. Listy napisały kobiety z grupy Legnickie Matki Bliskości, która powstała na portalu społecznościowym. Podczas spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń mamy wpadły na pomysł spisania wszystkich problemów, z jakimi spotkały się podczas porodu i wysłania listu do władz lecznicy. Poruszają w nim m.in. kwestie związane z kontaktem z dzieckiem po cesarskim cięciu czy wspieraniu matek w karmieniu piersią. Mnie najbardziej zależało na kontakcie skóra do skóry. Mój poród nieoczekiwanie zakończył się cesarskim cięciem i moje dzieciątko pokazane mi było tylko na kilka sekund dosłownie, po czym zabrano go i zobaczyłam dopiero po 13 godzinach. Myślę, że bardzo ważna to jest pomoc laktacyjna. Ja osobiście jakby radziłam sobie sama, poszło nam znakomicie, natomiast wiem, że nie wszystkim mamom idzie tak dobrze, jak mi poszło. No i taka pomoc na pewno by się przydała u nas w szpitalu. Ania Mokhtari, mama 1,5-rocznej Helenki, podkreśla, że ciężarne nie chcą jeździć do okolicznych szpitali, by rodzić. Oddział w Legnicy jest wyremontowany, sprzęt najwyższej jakości, a kadrze również nie można niczego zarzucić. Są jednak drobne szczegóły, przez które matki wybierają ostatecznie inne placówki. Ludzie popadają w pewną rutynę. Czasem potrzeba się po prostu pochylić nad każdym osobistym przypadkiem. Nie zawsze jest na to czas, ochota, nie wiem. My chcemy, by szpital spojrzał na ten temat jeszcze raz na nowo, na świeżo, zobaczył, co mu brakuje i jestem pewna, że jest w stanie to wprowadzić w życie nawet od zaraz. Na legnickiej porodówce już wiele się zmieniło. Został wyremontowany oddział. Te warunki są zupełnie inne. System się zmienił z systemu korespondencyjnego na system rooming in, czyli dzieci są razem z matkami w pokojach dwuosobowych. Wkrótce planujemy remont bloku porodowego, więc też inne możliwości będą, jeżeli chodzi o przeprowadzenie samego porodu. Od listopada pacjentki szpitala mogą także korzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego. Kobiety mogą rodzić bez bólu w ramach tego znieczulenia i to już od miesiąca listopada funkcjonuje, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dyrekcja szpitala zapewnia, że zaprosi autorki listu na spotkanie. Być może zaowocuje to nowymi pomysłami, które będą wdrażane w życie.